Cześć, nazywam się Natalia i witam Was w moim dzierganym niebie. Dzisiaj rozpoczniemy przerabianie swetra Ever Ready od Dropsa. Nie będzie on tak jak we wzorze przerabiany w częściach od dołu, tylko zrobimy go na okrągło od góry, czyli w zupełnie inny sposób niż we wzorze. Przerabianie od góry na okrągło jest jedną z moich ulubionych metod, dlatego zdecydowałam się na taką zmianę tego wzoru. Zaczynamy od drutu w większym rozmiarze. U mnie jest to numer 5. I nabieramy na druty. Umieszczam nitkę w taki sposób na ręku, zahaczając o kciuk i palec wskazujący. Nitkę idącą do kłębka przytrzymuję sobie małym palcem. Nabieram drutami od spodu nitkę idącą do kciuka, następnie od góry tą idącą od palca wskazującego do małego. Przekładam i zaciskam. Powstają mi kolejne oczka na drutach. Tak muszę stworzyć ich aż 20. Mam już 20 oczek na drutach. Przy okazji podpowiem Wam, że dużo wygodniej korzysta się z włóczki, którą wyciągamy ze środka kłębka zamiast z zewnątrz. Wtedy nie turla nam się po całym pokoju. Teraz wyciągamy jeden drut i przerabiamy cały jeden rząd na lewo. Pamiętajcie, aby robiąc sweter na okrągło, wybrać sobie jedną metodę, którą będziemy tworzyć oczka. Ja korzystam z metody kontynentalnej. Przerobiłam pierwszy rząd. Będziemy przerabiać teraz, aż osiągniemy długość 2 cm. Wykonałam już 2 cm długości i teraz w taki sam sposób musimy zrobić drugie ramię. Oba ramiona mają w tej chwili po 2 cm. Teraz bierzemy to, które ma nitkę poprowadzoną do kłębka. Przerabiamy cały jeden rząd. U mnie jest on lewy. Teraz dodajemy 16 oczek. Mam dodane 16 oczek i będziemy dołączać teraz drugie ramię. Mamy teraz całość umieszczoną na jednych drutach. Będziemy całość przerabiać po lewej i prawej stronie. Kiedy dochodzimy do oczek, które były dorabiane, pilnujemy, aby się nie przekręciły. Wbijamy się tak, aby oczko było zamknięte i nie spadło nam z drutów. Na drutach mamy 56 oczek. Przerabiamy w tą i z powrotem przez 18 cm. Mam już przerobione 18 cm tyłu naszego swetra. Teraz będzie mi potrzebna żyłka pomocnicza. I przekładamy wszystkie oczka na żyłkę pomocniczą. Związuję, żeby nie spadły mi żadne oczka. Teraz zajmę się przodem. Z jednego i z drugiego ramienia będziemy nabierać po 20 oczek. Na drucie mam nabrane 20 oczek. I teraz przerabiam jerseyem przez 4 cm. Przerobiłam już 4 cm. Od dołączenia przodu. Będziemy teraz dodawać 2 oczka. Przerabiam pierwsze oczko. Nakładam i przerabiam dodatkowe. Mam teraz dodane 1 oczko. Resztę rzędu przerabiam oczkami prawymi. Z drugiej strony przerabiam same oczka lewe. 2 kolejne rzędy przerabiam bez dodawania oczek. Teraz, tak jak przed chwilą, dodajemy 1 oczko. Dochodzimy do końca lewego rzędu i nabieramy teraz 6 oczek. Przerabiamy wszystkie oczka na prawo. 3 ostatnie oczka przerabiamy na prawo. 3 oczka od strony dekoltu. Będą przerabiane ściegiem francuskim.
Na prawej i na lewej stronie będziemy przerabiać je jako oczka prawe. Od tego momentu przerabiamy, aż osiągniemy 15 cm długości. Wykonałam już 15 cm tej części naszego swetra i w taki sam sposób drugie ramię. Przenosimy teraz pozostałą część swetra na drugie druty. Będziemy teraz łączyć tył z przodem. Na początku przerabiamy pierwszy panel na prawo. Nabieramy teraz 4 oczka. I będziemy teraz dołączać tył. Przerabiamy do końca oczkami prawymi i w taki sam sposób dołączamy drugą część przodu. Połączyłam już całość sweterka, teraz przerabiamy w tą i z powrotem przez 5 cm. Pamiętamy też o 3 oczkach ściegiem francuskim przy dekolcie. Jeśli chcecie, żeby Wasz dekolt był mniejszy niż przewidziany we wzorze, to w tym momencie możecie już zacząć łączyć albo przerobić jeszcze centymetr, tak jak zrobię ja, i przejdziemy do łączenia. Mam przerobione już dodatkowe kilka okrążeń. Teraz przejdziemy do połączenia swetra. Jak skończymy przerabiać, po prostu zamiast cofać się w drugą stronę, przerabiamy dalej łącząc. Przerabiamy całe okrążenie na prawo. Przerabiamy teraz dżesejem na okrągło, aż skończy nam się motek. Mi w tym momencie skończył się już motek, został mi tylko taki kawałek nitki. Zapraszam Was na kolejną część, w której dorobimy rękawy. Cześć!